Słynny popularyzator nauki szczerze o życiu po śmierci. Bidny, słynny popularyzator nauki, nie wierzy w życie po śmierci. Jego zdaniem, istnieją przytłaczające dowody przeciwko idei życia pozagrobowego. Mimo iż większość religii świata przekonuje o istnieniu życia po śmierci, świat nauki nie ma jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. Niektórzy jednak twierdzą, że udało im się doświadczyć życia po życiu podczas tak zwane doświadczenia bliskiego śmierci NDE, które zazwyczaj występuje w momentach silnego urazu, takich jak zatrzymanie akcji serca, często wiążą się z obserwacją jasnego tunelu, intensywnych świateł czy słyszeniem głosów z drugiej strony. Bidny, popularyzator nauki najbardziej znany z serialu telewizyjnego Bidny The Science Guy, kręconego w latach 1993-1998, omówił kwestię życia po śmierci. Według NDE, większość ludzi wyobraża sobie życie po śmierci jako istnienie ducha w wyidealizowanej wersji siebie z naszej przeszłości. Jest to wysoce nieprawdopodobne, ponieważ większość ludzi ma tendencję do umierania w starszym wieku, więc sam duch powinien przypominać nas z momentu śmierci. Każdy z nas umrze. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto nie zamierzał umrzeć. Nigdy nie spotkałem nikogo, kto jest w pewnym wieku, który nie jest już martwy. Oto wyjaśnienie, dlaczego nie wierzę w życie pozagrobowe, powiedział Bidny. Nie powiedział, że byłoby wspaniale, gdyby mógł kontynuować życie w tym samym stanie fizycznym, w którym był, gdy miał 23 lata. Ale jest to niemożliwe, ponieważ ciało starzeje się i z czasem traci swoje możliwości. Nie ma życia po śmierci, nie wydaje się, aby był jakikolwiek powód, aby myśleć, że kiedy umierasz, wracasz do swojego optymalnego wieku, w swojej optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej. Ewolucja, gdyby była bytem, tak naprawdę nie dbałaby o nas. Mając dzieci i przekazując geny dalej, od strony ewolucji wygrywamy. Żyjemy dalej, choć umieramy, podsumował NDE.